W dyskusji udział wzięli Agnieszka Ciechanowska i Daria Treder z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, nadkomisarz Elżbieta Rychert ze słupskiej policji, Joanna Hetnarowicz-Sikora, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, Lidia Serafin, kurator sądowy oraz Zbigniew Stefański, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Słupsku. Uczestnicy debaty mówili o rodzajach przemocy i ich specyfice, zwracali uwagę na fakt, że w wielu przypadkach trudno jest osobom postronnym zorientować się, że wśród naszych znajomych, sąsiadów, a nawet bliskich występuje problem przemocy. Stąd tak ważne jest, aby osoby, które doświadczają agresji, nie bały się prosić o pomoc, a ci, którzy mają podejrzenia, że w ich sąsiedztwie dochodzi do aktów przemocy, powinni jak najszybciej informować odpowiednie służby, bo to nie tylko dowód na naszą empatię, ale również obowiązek prawny. Goście konferencji podkreślali, że są instytucje, które zajmują się osobami, które chcą uwolnić się od agresora i choć prawo stoi po stronie osób doświadczających przemocy, można tu jeszcze sporo poprawić. Kiedyś próbowaliśmy stworzyć pewne specjalizacje, na przykład przy przesłuchaniach pokrzywdzonych przestępstwami przemocowymi. Mieliśmy pomysł taki, żeby byli odpowiedni sędziowie, którzy są odpowiednio przeszkoleni do przesłuchań małoletnich świadków przestępstw. To jest bardzo ważne. Zaprzestano tego, zaprzepaszczono to. W tej chwili każdy sędzia ma swój dyżur i każdy sędzia, bez względu na kompetencje i właściwości osobiste, pracuje z dziećmi, przesłuchując ich. Bardzo często jest to jedyny kontakt tego świadka z wymiarem sprawiedliwości. Naprawdę to jest ważne, żeby takie przesłuchanie zrobić dobrze. Najważniejsze jest jednak, aby do przemocy nie dopuścić, a w tym może pomóc edukacja, by dzieci i młodzież dowiedzieli się, jak radzić sobie z własnymi emocjami, by nie krzywdzić innych. Edukacja jest bardzo ważna i to nie tylko jeśli chodzi o samo zjawisko przemocy, ale kompetencje rodzicielskie, tak, na przykład wszystko. Radzenie sobie ze złością, z emocjami, no wiele, wiele różnych rzeczy. I takie podstawy nawet z funkcjonowania takiego emocjonalnego człowieka. Mi się wydaje, że w szkołach to powinno być jako regularny przedmiot, żeby sobie po prostu umieć radzić z emocjami w sposób konstruktywny. Wszystkie głosy w dyskusji o problemie przemocy będzie można zobaczyć na antenie telewizji Słupski już po świętach. Wówczas zaprezentujemy również spoty mówiące o różnych rodzajach agresji.